Dzień dobry, nazywam się Paweł Cegłowski. W dzisiejszym odcinku Dzień z Gabinetu Fizjoterapeuty chcę się z Tobą podzielić moimi obserwacjami, dlatego opowiem Ci o pacjencie w wieku 79 lat, z którym mam przyjemność pracować od dwóch lat. Czyli od czasu operacji stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego L3-L5 z powodu stenozy. Przed operacją pacjent zgłaszał, że zdarzały się mu upadki. Na pierwszej wizycie podczas obserwacji zauważyłem gorszą równowagę, oraz niepewność kroków. Widoczny prawostronny objaw Trendelenburga. W badaniu neurologicznym obustronne znaczne osłabienie zgięcia podeszłowego, a także zgięcia grzbietowego stóp. Pacjent nie mógł wykonać wspięcia na palce czy stanąć na piętach. Siła wyprostu w prawym kolanie znacznie słabsza niż w lewej kończynie dolnej. Brak odruchów sięgnistych, Test naciągowy nerwu udowego w prawej kończynie dolnej pozytywny. Pacjentowi sprawiało dużą trudność w stanie z krzesła, a sam zgłaszał niepewność podczas przemieszczania się. Po miesięcznej terapii, która opierała się głównie na treningu siłowym kończyn dolnych, wykonałem test Appendix Go o długości 3 metrów. Pacjent uzyskał czas 8,93 sekundy. Kontynuując terapię, po kolejnych trzech miesiącach w tym samym teście zeszliśmy do 7,7. Co ważne, pacjent bez strachu zaczął codziennie spacerować psem. Jednak obecnie pacjent oskarża się, że czasami podczas spaceru odczuwa bardzo ciężkie nogi i musi się zatrzymać. Co w pierwszej chwili wam przychodzi do głowy? Mi także pasuje na chromanie przystankowe. Dlatego skierowałem pacjenta na badanie doplerowskie. Po tygodniu okazało się, że na szczęście wszystkie tętnice są drożne. Jednak wcześniejsze zmiany, do których doszło w obwodowym układzie nerwowym, obecnie dają okazjonalne bra e, objawy chromania neurogennego które mylnie przypomina chromanie przystankowe. Podziel się w komentarzach swoim doświadczeniem dotyczącym pracy z pacjentami z chromaniem neurogennym, a jeśli podoba ci się treść moich odcinków, zaobserwuj mój kanał. Pozdrawiam, Paweł Cegłowski.